Witam was bardzo serdecznie. Nie dostaliśmy jeszcze telefonu, ale patrzcie, jadę sobie motocyklem i możemy obadać trochę temat wyspy. Znajdziek. Niby skrót, ale... Aha, dostałem za to 26 dolców. Także no, cóż, co by tu nie mówić, nie jest to za dużo. Dobra, tylu bym się nie spodziewał. Planujmy się. Dobra. Gdzie są schowane te paczki w tej grze? Nie ma ich tu. Nie ma ich tak oczywistych miejscach. Cholera, naprawdę nie wiem. O, patrzcie, pistolet widać na naszej tej... kryjówce. Wchodzę tutaj ze względu na to, że miałem u 8-Balla. Nie zapisałem tej gry. Miałem u 8-Balla czekać z kasą. W taki sposób mija czas. Gdzie jest ta płytka? A, tu. Myślę, że na następny dzień on może zadzwoni, a może nie. Kurde, wszystkie sloty zużyjemy zaraz. I nic. Człowiek mógłby pomyśleć, że grę przeszedł. Ale nic bardziej mylnego. Więc wiecie co? Może zróbmy to po prostu w taki naturalny sposób, że jeśli rzeczywiście tego połączenia nie dostajemy, to może po prostu poczekamy. Rzeczywiście. I może pobawimy się przez jakiś moment. A więc przerwa! I tak to sobie nazwę. Pozwiedzamy trochę. Tutaj... myślę, że możemy się udać tutaj tą drogą gruntową. Tam może być jakaś paczka. I tym się bardziej zajmiemy. Tutaj interakcji pobocznych za dużo nie ma w tej grze. W trójeczce albo w Vice City były chociażby te misje właśnie halo, 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 nie? I coś jeszcze chciałem powiedzieć. A, tak jak to jest na konsolę i to było też na PSP, to kojarzy mi się trochę jak była... była część taka Assassina Chronicles i ostatnio nagrałem o tym shortsa i ona też była stricte na PS Vita. I to był główny powód tej gry. Zobaczcie. Jak się da wejść tam. Bardzo chętnie wróciłbym do pierwszej części. Wyspy. Jakbym miał teraz taki przypadek, że musiałbym szukać sobie pojazdu, to byłoby ciężko. Ale tutaj myślę, że nic nie będzie, żadnych easter eggów raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. Głup jest. Zawsze zastanawiały te gazety, które są... kurde. Żadnego uśmieszku, żadnego minigana i tak dalej, wiecie, nawet może nie minigana, ale... XD. Dobra, można do kryjówki wrócić. Czy ja bym wolał też te serduszko zdobyć w jakiś taki normalniejszy sposób. Połowę życia mi zjadło. Dokąd prowadzi tutaj ten tunel? To mnie zastanawia, bo on jest zbudowany potem w GTA 3, więc on może tutaj prowadzi... Aha, on jakoś do Stoughton jeszcze prowadzi, czyli to, ta opcja do... Aha, czyli on jest po prostu do Stoughton tylko. No ale jest. Bo on dalej jest poprowadzony właśnie do Portland. I to o to się właśnie burzyły te ziomeczki, że nie będzie przepraw promowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No panel.
Bo na blokach też dosyć mocno zwiedziliśmy to wszystko. Żeby nie mówić... O, patrzcie, ziomek z Uzi. Ja tu też byłem chyba, nie? Kurde, właśnie to jest najgorsze w tym GTA, że nie możemy w żaden sposób przedrzeć się przez wodę. Jakikolwiek kontakt z wodą to jest po prostu śmierć i tyle. Nie ma przebacz. O, patrzcie. Molotowy. Ale naprawdę nawet śladu po telefonie żadnym nie ma. Ej, Bol pewnie poszedł z pieniędzmi i go nie ma. I tyle go widzieliśmy. Ale patrzcie, tutaj nawet też żadnych nie ma miejsc, skąd moglibyśmy pozyskać nawet łódź. Nic, zero. Dobra, tu są jakieś misje. Kurde, czyli są tu budkowe misje. Ring. Ain't no car faster, ain't no driver sharper. I'll see you at the next street race. No, to róbmy. Wiecie co? Ja i tak poszedłem do tego 8-Balla od razu, kiedy mogłem i dałem mu tą kasę. A jeśli ja bym musiał nazbierać na to, bo na przykład bym wydał, albo zrobiłbym na końcu misji u tamtej Jakuzy, ciutkę gorzej. Ciekawe, jak pójdzie. Ciekawe, czy przejdziemy na drugą wyspę. To możliwości takie. To by nie mówić. To się zastanawiam, czy ja mogę ich zlikwidować po prostu. Tu trzeba nie jechać najszybciej, tylko moim zdaniem najrozsądniej. Oni też szybko mogą się zniszczyć, te samochody. A ja też swój. Ej, tam właśnie gdzie się jedzie. Aha. No to takie po nic jest. To jest naprawdę po nic. Ale samochód mam tak na ich miarę. Kurde, jak ja dawno Sentinelem nie jechałem. Nie? Zapomniałem, jak ten samochód wygląda. Jeszcze jakoś mógłbym zbindować, tak mi się wydaje. Ale to może zobaczymy po wyścigu, bo i tak wiem, że z tymi samymi ustawieniami to ja pójdę też... Chociaż kurde, ja nie będę musiał nic ustawiać, bo ja jeśli ustawiłem klawisze raz, to tak samo będę miał na innym romie. Tyle. Gdzieś w jakimś odcinku... Ja pierdolę. Gdzieś niedługo wrzucę screena do opisu, żebyście mieli moje ustawienia gry i po prostu... Znaczy moje. To te ustawienia to i tak wziąłem sobie od kolegi, który nazywa się Rafał Chrząszcz i do mnie właśnie... Bardzo mi pomógł w sterowaniu i tam w innych rzeczach takich informacyjnych u GTA Liberty Stories. Także to w sumie też nie jest sterowanie moje, bo sam pewnie ustawiłbym je tak, że już dawno bym chciał się przekręcić. Piszcie komentarze. Bardzo chętnie podpowiadam. Opowiem coś. Możecie śmiało tak samo na maila, którego założyłem. Geodetic Mail Fans, coś takiego. On jest w opisie tego materiału, jak i każdego materiału, więc śmiało, śmiało, śmiało. A, drugie okrążenie. Skupmy się.
Ogólnie raz, ja w ogóle założyłem sobie 20 maili. Mam gdzieś Excelesa zrobionego z ich spisem, bo powiem wam, że są takie sytuacje, gdzie jednak duża liczba maili nie kosztuje was nic, a może wam się kurde przydać. Warto w tym świecie XXI wieku być tym, który zna możliwości tego świata. Może to za dużo powiedziane. Chodzi mi o to, że osób mówi, że młodzi to tylko w komputerach i tak dalej. Kurde, wam powiem, że jak w większości to widzę osoby, które mają 60, to siedzą właśnie w komputerach, bo oni dopiero to poznają, znaczy w komputerach, w telefonach, bo oni poznają. A my już, że tak powiem, już z tym internetem się zderzyliśmy czasu trochę temu. Już go trochę znamy, więc warto to pokazywać. A strasznie się zmieniły pokolenia. Teraz naprawdę. Chronos. W ogóle miałem IQOS-a. Znaczy to nie był IQOS, tylko to był Fit. Jeśli wiecie, o co chodzi, to nie mogę wypowiadać raczej tych słów, bo boję się, w jaki sposób YouTube mógłby zareagować na to wszystko. I teraz jak widzicie, to siedzę po prostu i nic nie robię, żadną ręką i tak dalej. Nic nie ma dymku żadnego, nie? No, zgubiłem. Chyba drugiego. Drugiego albo trzeciego już, kurwa. No, także wyszło, że nie będzie smokingu. Półtraka fla, kurde, to jest tyle, co za misje popularne dostaje. Dobra, pytanie, czy on już będzie dzwonił do mnie. To jeszcze będzie trwało 20 lat. Z tego miejsca... Aha, dobra, no jak mogę nie kojarzyć? Oczywiście, że muszę kojarzyć. To jest misja, gdzie z Kataliną w ostatniej misji lecimy, aby odbić Marię. Może ja Kurde, jest telefon. My man, this is 8-Ball. Your hardware is ready to ship out. Dobrze, ale i tak ten odcinek chcę, żeby został taki, jakim nagrany został. Że on jest nieskażony żadnymi misjami, oprócz tego jednego sprintu. Tutaj się zastanowię, czy coś jeszcze jest. O, jeśli ja bym chciał naprawdę tak zwiedzić wzdłuż i wszerz i zrobić sobie breaka, zwiedzić całą mapę, to myślę, że ten odcinek zająłby spokojnie godzinę. Ej, patrzcie, co tu jest. Ale ja nie chcę tego, to jest beznadziejne. Tu szczerze powiedziawszy, spodziewało mi się, że nawet jakieś RPG by było. Pistoleci. No myślę, że tej broni to może mi starczyć już do końca gry. Ale w ogóle wątek z tą Yakuzą to był taki strasznie z dupy, nie? Tak bez kitu, z dupy do ciebie dzwoni. Zrobiłeś te 3 albo 4 misje i elo, dobijam się. Bo tam byłem i tam nic nie było. Kurde, że w takich miejscach nie ma paczek, nie ma niczego, to jestem tak zdziwiony. Nawet nie zdajecie sobie sprawy. Przecież to jest niemożliwe. To gdzie są te paczki poukrywane w tej grze? Bez kitu. A ich tak powinno być 100, tak? Czy mniej? Sobie wcześniej pamiętam, jak byliśmy w pierwszej części w Portland, zadawałem pytanie, czy my tutaj dostaniemy całą mapę, bo ten wątek w Portland szczerze był długi. I ogólnie uważam, że ta gra w porównaniu do GTA 3 jest długa. No ale nie ma co ukrywać, że też jest subiektywna, czy subiektywna, subtelna różnica czasu, kiedy te gry wyszły, bo ta wyszła w 2005 roku, a GTA 1 wyszła w 2001 roku. Także może stąd. Tu nasz szef Salo siedzi. A ja po prostu chyba ten 15-minutowy odcinek wrzucę taki, jaki sobie jest. Myślę, że może z jednej strony robię zbyt duże rozdrobnienie tych materiałów. Skoro mamy tutaj jeszcze opcję zrobienia wyścigu, to myślę, że kurde...
A, tu chodzi o ten motocykl. I mamy dwa ścigacze. Zdrowie na budowie. Tu może być trochę gorzej. Także przy okazji też zwiększę długość tego odcinka, kiedy i tak mam przerwę od misji. Dobra, i zastanawiam się, co wzięliśmy od tego 8-Balla dla Donalda. Donald, kurde, tak właściwie twój wątek ma dosyć długo. Ciekawe, jak on się wybije i czy rzeczywiście odda nam kasę, bo to też jest takie subtelnie ważne. Bo chyba Trójce Sal nam nie oddał, więc to zapłacenie tam 50 tysięcy, czy ile tam trzeba było, tak by nie patrzeć, było potrzebne, żeby grę przejść. Inwestujesz, żeby coś grę. Uwielbiam takie momenty. Tak, i teraz jest dobrze. Już trochę za bardzo się przyzwyczailiśmy, że mamy jednak ten save. A, miałem sprawdzić hamulec ręczny. Zapomniałem o tym zupełnie. Tak sobie po prostu jedziemy, że zapomniałem. No tutaj po prostu są kółka małe. Zapomniałem, że miałem też jeszcze w Need for Speed'y przecież nadrobić, rivalsy i tak dalej. Kurde, właśnie to trochę zostawiłem na bok. Kiedyś grałem w rivals, ale to było bardziej epizod taki dwugodzinny. Najbardziej w moim życiu to jednak zaistniał Carbon, Underground i Most Wanted, no to nie ma co ukrywać. Później dopiero jakoś tam wróciłem do tej serii, od tego 15 roku wyszedł taki, że się nazywa po prostu Need for Speed. Oryginalny tytuł. Ale nikt raczej nie gra w stare Need for Speed. Z reguły każdy gra w czasie premiery po prostu. Oj, jadę bezbłędnie, bo sobie wczytywałem grę. A myślę, że przesadzam z tym i powinienem chyba bardziej uważać, ponosić konsekwencje. Może oni w ogóle już nie biorą udziału w tym wyścigu. My to bym się nie zdziwił, jakby ich wywaliło. Dobra, więc w czystym sumieniu mogę sobie... Wow. Ale zaryłeś. W czystym sumieniu mogę sobie podejść pod... Aha. Wiem, że też tu jakaś paczka będzie, ale ja chyba zbyt naiwnie podchodzę do tego wszystkiego. Twierdząc, że to może być. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do 8-Balla pójdziemy w następnym odcinku, także...